No, witam świecie. W poprzednim odcinku o rakiecie zaprojektowałem program tak, żeby rakieta fruwała, sobie przelatywała przez brzeg ekranu, żeby można było klawiszem A dodawać jej prędkości, klawiszem S tą prędkość zwalniać. No i teraz parę rzeczy jeszcze mi zostało do poprawienia, które wyszły chociażby z tym zwalnianiem. No, zbyt szybko przyspiesza. Jedno naciśnięcie A i jest od razu duże przyspieszenie. No i w momencie spowolnienia, kiedy wejdziemy do zera, no to schodzimy na liczby ujemne. Na ujemna prędkość oznacza, że rakieta po prostu frunie tyłem. Może to i dobry efekt, ale akurat ja go nie chcę tutaj w tej grze. Więc chciałbym... W kodzie po pierwsze sprawdzić po odjęciu wartości od prędkości, czy ona przypadkiem nie jest mniejsza od zera. Czyli if prędkość rakiety mniejsza od zera, to chcę ją po prostu wyzerować. No to wtedy, czyli jeżeli prędkość rakiety jest mniejsza od zera, no to wtedy co prędkość rakiety równa się 0. I w tym momencie zapobiegnę spadaniu rakiety na wartości ujemne, ponieważ jeżeli spadnie poniżej 0, to i tak to przywrócę do 0. No, spróbuję, czy to działa, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu. Run, no i slow. No, udało mi się slowem zatrzymać rakietę i już nie leci do tyłu. Natomiast kiedy naciskam A, no to przyspiesza i slow zwalnia. Następnym problemem jest to, że rakieta dosyć szybko, dosyć znacznie przyspiesza po naciśnięciu A. Dlaczego? Dlatego, że moje naciśnięcie trwa dłużej niż Greenfoot jest wykonuje jedną funkcję act. Czyli jedno krótkie naciśnięcie A to jest tak naprawdę kilka czy kilkanaście, może kilkadziesiąt, trzeba by to sprawdzić, przebiegów funkcji act. Więc jedno naciśnięcie spowoduje, że natychmiast wzrośnie ta prędkość. Ja bym chciał, żeby ona wzrastała, ale dopiero wtedy, kiedy kolejny raz nacisnę A. Czyli żeby jednorazowe naciśnięcie A nie powodowało większego niż zwiększenia prędkości niż o 1. Jak to zrobić? No, otóż trzeba by w tym momencie, jednym z pomysłów, które mam, zastosować jakąś zmienną, która mówi, czy już zmieniono. Jeżeli już zmieniono, to nie zmieniaj. Dopiero kiedy klawisz zostanie puszczony, wtedy ta funkcja, czy już zmieniono, ta zmienna, przepraszam, czy już zmieniono, zostanie ustawiona na stan fałszywy, no i wtedy nie będzie się to zmieniało tak szybko. Spróbuję to zastosować. Czyli w mózgu mojej rakiety, tam gdzie jest prędkość rakiety, zrobię sobie zmienną typu boolean, czyli wartość logiczna, która może mieć prawda lub fałsz. Czy zmieniono prędkość? Przypominam o camel case, który jest tutaj dobry do zastosowania, czyli w wielbłądzie garby pierwsza litera mała, reszta dużymi. No i na początku to będzie false, no bo nie zmieniono. I teraz w momencie tej zmiany, każdej zmiany, nieważne czy na minusie, czy na plusie, czyli po każdej zmianie, będę robił, czy zmieniono prędkość, prawda? Czy zmieniono prędkość równa się true, prawda? No i tak samo tutaj, czy zmieniono prędkość równa się true. Na razie nic z tego nie wynika. Ale teraz chcę sprawić, żeby prędkość rakiety zmieniała się tylko wtedy, kiedy wcześniej nie zmieniono prędkości. Czyli if not, nie zmieniono prędkości, a not po jawowemu czy C++owemu, to wykrzyknik. Czyli nie, czy zmieniono prędkość, no to w takim razie wtedy ustawiam prędkość rakiety, czyli wrzucam to. No i tak samo tutaj.
No i teraz Greenfoot pozwoli mi tylko jeden raz zmienić prędkość. Bo po pierwszej zmianie zapamięta sobie, że już zmieniono, tak? Czyli uruchamiam, naciskam A, no może przyspieszyła i nie jest to specjalnie zauważalne, czy naciskam S, ale już dalej nic się nie dzieje. Dlatego, że tylko jeden raz pozwoliło to zmienić. No niestety muszę teraz resetować to, czy zmieniono prędkość. Kiedy? Kiedy puszczę klawisz. Czyli kiedy nie jest naciśnięty klawisz ani S, ani A, wtedy mam wyzerować, czy zmieniono prędkość. No, czyli dochodzi kolejna rzecz. To dochodzi sprawdzenie, jeżeli nie, no to już wiemy, wykrzyknik oznacza nie, nie jest naciśnięty klawisz A i jednocześnie też nie jest naciśnięty klawisz S, czyli dwa warunki połączone tym razem spójnikiem I. Dwa znaki AND oznaczają spójnik I w językach wywodzących się z tradycji języka C, czyli w C, C++, w Javie, wielu innych jeszcze również. No więc jeżeli te dwa klawisze nie są naciśnięte, no to co? To właśnie muszę, czy zmieniono prędkość równa się false, czyli pozwolę na kolejną zmianę prędkości, bo już te klawisze się wyzerowały. Mogłem nazwać tą zmienną zamiast czy zmieniono prędkość, to czy pozwolić na przykład na zmianę prędkości, ale już jak nazwałem, tak nazwałem, to zostanie. No i teraz naciskam A, rakieta może przyspieszyła, ale dopiero po kolejnych A, no Greenfoot znowu mi zablokował niestety obsługę klawiszy, także muszę wyłączyć Greenfoota. Jakiś taki błąd tutaj się wkrada. Wyhamowałem rakietę. Jedno A ją przyspiesza, jedno S ją wyhamowuje, jedno A przyspiesza i pomimo, że trzymam A, no tak, przytrzymałem za długo i już się zepsuło. Zepsuło się w tym momencie obsługiwanie klawiszy w Greenfoocie, czyli mamy jakiś błąd w Greenfoocie, że jak się zbyt długo przytrzyma klawisz, no to w tym momencie niestety Greenfoot przestaje i to po ponownym uruchomieniu gry jest dalej to samo, także jest to ewidentnie błąd Greenfoota. No trudno, nie będę się tym po prostu w tej chwili zajmował. Dobrze, czyli mam grę, w której klawisze strzałek powodują, że mi się rakieta obraca, mam klawisz A, który przyspiesza rakietę, klawisz L, S, który ją zwalnia, jak slow. Mam rakietę, która przelatuje sobie przez krawędzie, prawda? Jedna, druga, jak tam lubię. No i teraz czas wprowadzić jakichś bohaterów do naszej gry. Wprowadzę tutaj kilku bohaterów, dlatego stworzę na razie klasę nadrzędną, która będzie nazwana, no powiedzmy, kosmita. Tak, czyli kosmita, przez duże K przypominam, klasy. I to nawet nie wybieram obrazka, dlatego że mój kosmita będzie tylko klasą zgrupującą w sobie różnych kosmitów, których pewne cechy będą wspólne. Na przykład sposób poruszania się tych kosmitów może być do siebie bardzo podobny. I teraz niezależnie od tego, czy to jest kosmita zielony, czerwony na przykład, czy niebieski, to będę chciał jeden raz oprogramować jego sposób poruszania się. Zrobię to w klasie nadrzędnej kosmita wtedy. Przy okazji zademonstruję, jak działa dziedziczenie i jak działa właśnie tworzenie klasy nadrzędnej. Czyli mamy klasę nadrzędną kosmita, która nie ma swojego przedstawiciela. Gdybym chciał to tu umieścić, no to Greenfoot mi tu jakiś tam obrazek swojej zielonej stopy szczeli, ale nie o to chodzi. Chciałbym mieć w tej klasie na razie jednego kosmitę z new subclass i nazwiemy go robocik, dlatego że tam będzie robocik jako symbol. I gdzie to było?
W ludzikach nie, to było w symbolach, nie, w symbolach nie. Gdzieś widziałem tego robocika, zaraz go znajdę. Odel, o, w Odel jest tutaj jakiś taki robot, co prawda obrócony śmiesznie bokiem, no ale w kosmosie to nie ma znaczenia, prawda? Zresztą będziemy go mogli potem obrócić sami. I ten robocik wygląda w ten sposób, tak? No więc teraz, oczywiście chciałbym tych robocików mieć więcej, ale w momencie, kiedy ich nastawiam ręcznie, no to one znikną po resecie, tak? Naciskam reset i zniknęły. Czyli muszę wrócić do opcji, kiedy ustawiam te robociki ręcznie w moim świecie. No i chciałbym tych robocików ustawić powiedzmy 10. No to zastosuję tutaj nowość, prawda, w tym projekcie, czyli pętlę. Pętlę for, no bo skoro 10, no to chcemy mieć pętla for. Do opisu, jak działa pętla for, odsyłam do mojego filmiku, gdzie opisuję po prostu działanie pętli for niezależnie od języka programowania, wśród tych oczywiście popularnych. I tamta pętla for jest omówiona, więc tutaj wiemy tylko tyle, że wykonuje ona 10 razy jakąś operację. No i add object, tak jak poprzednio, new, no i teraz x i y jakieś. No jakie x i y? Chciałbym je tutaj wylosować, więc tutaj x robocika powiedzmy, y robocika, oczywiście camel case, żeby się już trzymać zasad, no to x robocika, y robocika. No i jakie to jest x? No to int x robocika, to się równa, i teraz zwrócę się do Greenfoota jako klasy nadrzędnej, losową liczbę. Jaka ta liczba ma być losowa? On będzie losował od zera do podanego, tu nawet mi podpowiada, prawda, że podany limit, do podanego limitu. No tym limitem ma być szerokość w przypadku x świata. No a szerokość świata, jak pamiętamy, jest tutaj w zmiennej x, czyli po prostu x. No mogłem to nazwać x świata, zmienię teraz nazwę, y świata, żeby mi się nie myliło z x robocika. Oczywiście tu przy rakiecie x świata, y świata, no i get random o szerokości x świata, oczywiście minus 1, bo jak wiemy, już ta ostatni piksel nie wchodzi do świata. No i dokładnie to samo, czyli Ctrl-C, Ctrl-V, czy tam Command-C, Command-V, jak to lubi. Y świata, Y robocika. I w tym momencie moje 10 robocików będą miały wylosowane 10 współrzędnych, proszę bardzo, po resecie inny układ, po resecie inny układ, po resecie inny układ, po resecie inny układ. No i teraz, co z tego wynika? No robociki tutaj sobie są, powiedzmy, że na początku, w pierwszej fazie gry nie będą się przemieszczały, tylko będą w losowych miejscach. Natomiast są obrócone bokiem, bo tak jest stworzony obrazek. Jak mogę to zmienić łatwo? Otóż wchodzę sobie w robocika, w jego mózg. On na razie nie ma nic, ma tylko metodę act, która jest pusta, no bo nic nie robi. I teraz, co by było dobrze? Byłoby dobrze go obrócić o 90 stopni, ale nie za każdym razem w act. Po co? Zresztą jak go obrócimy o 90 stopni, to będzie się w kółko kręcił, jeżeli w kółko act jest wywoływany. Lepiej stworzyć konstruktor, czyli coś, przypominam, w przypadku MyWorld, ten konstruktor był tu już przez Greenfoota stworzony i to był konstruktor, którego nazwa była taka sama jak nazwa klasy, czyli funkcja public MyWorld i klasa MyWorld. I dokładnie to samo muszę uzyskać w przypadku robocika, tak? Czyli robocik nazywa się robocik, czyli muszę zrobić public robocik i stworzyłem funkcję, konstruktor do klasy, czyli coś, co będzie wywoływane jeden raz, wtedy, kiedy robię new robocik.
Czyli stwórz nowego robocika i w tym momencie to jest wywoływane. I tu zrobimy ten minus 90 stopni. No i... A nie, miało być 90, bo on leży na tym boku. No ale pokażę. O, teraz wiszą do góry nogami. Więc zmienię sobie na 90. Wydawało mi się, że leży na drugim boku, ale nie ma sprawy. Zmieniam sobie na 90 i powoduje, że mój robocik obraca się o 90 stopni. No i w efekcie wygląda w ten sposób, że stoi nogami już w dół. No i te robociki tutaj sobie są. Rakieta lata, ale nie robią na niej wrażenia. Rakieta lata, przelatuje przez robociki i nic się tu z nimi nie dzieje. Założenie jest takie, że moje robociki zielonostope to są rozbitkowie, których rakieta ma ratować. Czyli każdego z tych robocików będzie zbierała, no i za to będzie jeszcze w pewnym momencie dostawała punkty. Więc w momencie, kiedy rakieta dotknie robocika, on powinien zniknąć. Został przechwycony na pokład rakiety, prawda? No więc w tym momencie co muszę zrobić? No muszę wykrywać dotknięcie robocika. Dobrze, jestem w obsłudze rakiety. No obsługa rakiety zaczyna się rozrastać. W pewnym momencie powiedziałem, że chociażby obsługę klawiszy mogę wywalić do osobnej funkcji, no żeby to nie było aż takie nadmuchane. Czyli zrobię sobie tak, jak jest funkcja public, void, act, zrobię sobie funkcję private. Co to znaczy publiczna i prywatna? Znaczy, że publiczna, że może być wywoływana przez inne obiekty, a prywatna nie, że tylko i wyłącznie przez ten obiekt, którym jest napisana. Czyli ta rakieta tylko może tą funkcję wywoływać. Private, void, no powiedzmy, nazwiemy to zbadaj, albo obsłuż. Nie, bo za dużo polskich znaków, a nie wolno polskich znaków w programowaniu. No to damy zbadaj klawisze. OK. Napisałem sobie osobną funkcję zbadaj klawisze. No i przerzucę do niej to wszystko, co wcześniej oznaczyłem jako obsługę klawiszy. Czyli tutaj wycinam. Klejam tutaj, no i w tym momencie tylko wywołam zbadaj klawisze i robi się już funkcja act robi się prostsza. Analogicznie mogę oczywiście przenieść badanie brzegu, żeby nie zaśmiecać, to zrobimy sobie zbadaj brzegi. Oczywiście jeszcze tej funkcji nie ma, więc tutaj Greenfoot mi ją podkreśli, ale szybciutko lecę ją opisać, czyli private void zbadaj brzegi i tu wklejam badanie brzegów, no i powinno nie wpłynąć to w żaden sposób na działanie mojej gry. Run. OK, rakieta skręca, lata przez brzegi, a funkcja act mi się zdecydowanie uprościła. No, dobrą zaletą w programowaniu jest, dobrą zasadą jest, żeby pewne rzeczy mocno upraszczać i żeby też dzielić je na składowe logiczne. Jeżeli funkcja act to jest wrzucenie wszystkiego do jednego wora, no to my sobie to podzielimy na zbadaj klawisze, na zbadaj brzegi, no i samo move, które tutaj przesuwa już, jest też funkcją tej klasy. Dobrze, mam już porządek w act i chciałbym teraz wykrywać dotknięcie robocika. Oczywiście mogę to wrzucić do act, a mogę sobie przygotować już z nauczonym doświadczeniem nową funkcję private i w tym momencie funkcję zbadaj robocika, no powiedzmy, że gdzieś sobie tutaj ją dopiszę do zbadania brzegów, przed zbadaniem brzegów zbadaj robocika, no bo nawet jakby robocik był na samym brzegu, tu oczywiście literóweczka, zbadaj robocika, ciach, i nic się nie stanie w tym momencie, ponieważ funkcja zbadaj robocika jest pusta.
Tak? Czyli ja przygotowałem pewien szablon programowania, który nie wpływa mi na działanie i mogę nawet zlecić napisanie tej funkcji komuś innemu, prawda? Bo jest to osobna funkcja, on ma coś w tym momencie robić, albo czekam na decyzję szefa, co należy w tej sytuacji zrobić i na razie ten temat zawieszam. Ja oczywiście już wiem, co należy zrobić, należy zniknąć robocika, dochodzę do funkcji zbadaj robocika, no i tu muszę zrobić jeżeli, czyli if, dotyka, czyli is touching, oczywiście kto? This, no ale to this mogę pominąć, czyli jeżeli moja rakieta, moje this, co mogę pominąć? Dotyka, czyli is, control spacja wywołuje te podpowiedzi, z których korzystam, if is touching, no nie chce mi się pisać, czasami jakieś literówki wyskoczą, if is touching i tu podpowiada CLS class, jakąś klasę. Jeżeli dotyka, no co? Klasę robocik. Czyli robocik.class. Tak? Podajemy wprost, że chodzi o klasę robocik, czyli jeżeli dotyka klasę jakiegoś przedstawiciela klasy robocik, mamy ich na razie 10, prawda, na ekranie, więc nie wiadomo, ważne którego, czyli całą klasę jakby robocik, no to co? Remove... Oczywiście znowu mogę skorzystać z podpowiedzi. Remove touching class, new touching, robocik class. No na razie powiedzmy tyle, że będzie usuwał, nie będzie jeszcze naliczał punktów. W tym momencie moja rakieta, o, pięknie mi zbiera robociki class.